odcinku Game Troll TV. Dzisiaj jest to pierwszy z czterech odcinków, takich wakacyjno-urlopowych, w których zobaczycie gry, które są ciężko wcale lub rzadko dostępne w Polsce. Pierwszą z tych gier jest gra pod tytułem Battleship Galaxies. Jest to gra 2 do 4 graczy, w której wcielacie się w rolę potężnych admirałów, którzy pod sobą mają dosyć dużo okrętów, no i waszym zadaniem oczywiście jest anihilacja floty przeciwnika. Po co? Fabuła jest dosyć prosta tej gry, a to mamy dobrych ziemian, którzy dopiero co zbudowali swoją flotę wojenną, kosmiczną, posłali ją w tenże kosmos, no i oczywiście tam spotykają piratów, którzy od razu sprzątnęli im dużą jej część. Fabuła jest dosyć prosta, ale gra jest pięknie podana, jak również sama ta fabuła w świetnym komiksie, który dołączony jest do gry, a na takie elementy trzeba zwracać uwagę i robię to od razu na początku, jak również sama gra, lekka, taktyczna, zasługuje na waszą uwagę. Zobaczcie dlaczego. Świetne fabularne wprowadzenie do gry zapewnia dołączony do wydania komiks, jak to kosmiczni piraci wpadli do ziemian i oczywiście chcą nas zniszczyć. A do gry wprowadza nas bardzo dobra, co ważne, krótka instrukcja. W zależności od scenariusza, gra toczy się na jednej lub dwóch planszach przedstawiających kosmiczną pustkę. Krajobraz mapy uzupełniają wpływające na grę elementy przestrzeni. W grze biorą udział dwie strony konfliktu. Każda z nich otrzymuje talię składającą się z kart wydarzeń, bohaterów, dodatkowych broni i ulepszeń okrętu, także kart sabotujących działania przeciwnika. Najważniejszym elementem są okręty. Każdy pojedynczy okręt ma 3 poziomy zaawansowania technologicznego. Wraz z poziomem wzrastają jego wartości bojowe, ale i cena. Okręty, które poruszałem po planszy, przedstawione są za pomocą fantastycznie wykonanych modeli. Mamy 3 rodzaje okrętów: duże, stanowiące taran floty, średnie wspomagające działania na różnych polach i małe, które odpowiednio wykorzystane potrafią utrudnić przeciwnikowi życie. Prawie każda jednostka ma tarczę, co zaznaczamy niebieskimi elementami umieszczanymi w podstawkach. Czerwone to obrażenia. Floty, zanim wprowadzimy je na planszę, znajdują się za parawanikami przed ciekawskim wzrokiem przeciwnika. Każdy okręt zasilany jest przez energię. Oznaczeniu jej wartości służy specjalny kryptonik i znacznik. W grze Battleship Galaxies przyjdzie nam pokierować jedną ze stron dopiero co zaczętego konfliktu. W jednym należniku wystąpią Ziemianie i ich pierwsza kosmiczna wojenna flota, stawiająca pierwsze kroki w przestrzeni, a w drugim Gwiezdni Piraci, którzy stosunki dyplomatyczne zaczęli od sprzątnięcia ludzkich kolonii na Saturnie, co żywo jest opisane w bardzo fajnym, dołączonym, grubym, kolorowym i w ogóle komiksie. Do gry możecie podejść i przygotować na 2 sposoby. Pierwszy to rozegranie jednego z 5 scenariuszy, fabularnie osadzonych w konflikcie między ludźmi a piratami. W tym celu po wybraniu scenariusza przygotujemy wszystko tak, jak mamy na końcu w instrukcji, czyli rozkładamy jedną lub dwie części planszy, umieszczamy na niej losowe elementy planszy, to są właśnie te elementy, we wskazanych miejscach. Potem musimy złożyć talię obydwu stron z opisanych kart. Najciekawszym elementem jednak przygotowania jest składanie samej floty. Każdy okręt ma 3 poziomy rozwoju: standardowy, ulepszony i weteran. W tym momencie wybieramy taki, jaki mamy oczywiście w scenariuszu, ale zawsze jest jakieś ale. W grze mamy okręty duże, średnie i małe. W zależności od ich ładowności, co mamy wyszczególnione na kartach, możemy mniejsze jednostki wcisnąć na większe. Tak więc przeciwnik nie wie, co gdzie mamy, co czyni podejście do tych samych scenariuszy niepowtarzalnym. Takie spakowanie okrętu sygnalizujemy położeniem karty jedna na drugą. Spokojnie, ich tutaj jest dużo, bo są wszystkie, ale kiedy wybierzecie te, które macie w scenariuszu, tutaj spokojnie z tym parawanikiem się zmieścicie. Na końcu umieszczacie znacznik energii na polu numer 10, czyli ta energia posłuży do odpalania waszych okrętów, aktywowania ich, strzelania, jak również zagrywania kart. Drugim sposobem, jaki mamy w grze, jest wolna walka i tu się zaczyna fajna kombinacja. Umawiamy się na liczbę punktów,
floty wyrażoną liczbą startu. Na przykład możemy umówić się na 30 punktów i te punkty dzielimy na 2 i tyle możemy mieć kart. Czyli jak mamy 30 punktów, możemy mieć 15 kart. W grze występują też scenariusze, które korzystają z obydwu tych metod. Wygraną w scenariuszu osiąga się po zrealizowaniu celów przez jedną ze stron. Zazwyczaj jest to anihilacja przeciwnika lub osiągnięcie jakiegoś celu przed upływem kilku rund. W wolnej walce wygrywa się na warunkach ustalonych przez strony przed rozpoczęciem gry. Proste, łatwe i przyjemne. Zobaczcie teraz, jak to się gra. Pierwsza faza to tak zwana faza energii. Na początku gry na waszych kartach energii macie 10 punktów. I wyjątkowo pierwszy gracz w tej fazie otrzymuje tylko 5 nowych punktów. W kolejnej turze jego przeciwnik i wy dostaniecie już po 10. Nigdy nie możecie przekroczyć maksymalnej liczby, nie 40, która jest zaznaczona na karcie. Punkty energii możecie również zyskiwać w tej fazie i w dwóch pozostałych poprzez odrzucanie kart z ręki. Jedna karta to jeden punkt. W trakcie tej fazy i dwóch pozostałych możecie również zagrywać karty z ręki, płacąc wcześniej ich koszt znajdujący się w prawym górnym rogu. W rogu tym macie również oznaczenia, które jeśli nie występują na statku, na który chcecie, by wpłynęła karta, nie mogą być na niego zagrane. Więc jak widzicie, tenże bohater z taką gwiazdką może być zagrany na tenże okręt, natomiast jakby był już ten okręt, tutaj już on nie może do niego być dołączony. Macie różne karty, teraz przyjrzyjmy się tym kartom. Z jednej strony są to już bohaterowie, których już widzicie. Pomimo, że możecie mieć kilka kart jednego bohatera w talii, to na planszy może być tylko i wyłącznie jeden. Bohaterowie mają różne umiejętności, zwiększają zdolności bojowe, ratują ją przed niszczeniem, czy dają dodatkowe punkty ruchu poszczególnym okrętu. Drugim typem kart są wydarzenia. Zwykłe karty generujące różne wydarzenia jednorazowe. Po zagraniu tych kart po prostu ją odrzucacie. Macie również karty, które zwiększają możliwości waszych okrętów i albo są zagrywane na statki, są to ulepszenia statków lub dodatkowe bronie lub ulepszenia broni już posiadanych na okręcie. Czasami są to również karty sabotażu, które w dość negatywny sposób wpływają na okręty przeciwnika. Druga faza to faza rozmieszczania jednostek. Kiedy wasze okręty dopiero pojawiają się zza parawaników na planszy. Aby do tego doszło, musicie zapłacić koszt startu jednostki, to jest właśnie tenże koszt, i umieścić ją przylegającą do startowej krawędzi, czyli z grubsza na tym polu. Co ważne, nie musicie teraz płacić kosztu startu za jednostki zaokrętowane na większych okrętach. Ten koszt będziecie musieli zapłacić, kiedy te jednostki wystartują. Jeśli do tego dojdzie, umieszczacie te jednostki obok jej macierzystej na stykających się polach. Jednorazowo możecie wprowadzić dowolną liczbę jednostek. Jesteście ograniczeni tylko i wyłącznie liczbą punktów energii, które musicie na tę imprezę wydać. Na nowo wprowadzonej jednostce umieszczacie niebieskie znaczniki, które oznaczają tarcze. Liczbę tych tarcz macie oczywiście na karcie waszej jednostki. Trzecia i ostatnia faza to faza akcji. Standardowo najwięcej się w niej dzieje. To właśnie teraz poruszacie swoimi okrętami, płacąc koszt aktywacji znajdujący się na karcie. To jest ten koszt, nie mylcie go ze startem. Możecie poruszyć się dowolną liczbą okrętów, a jedynym ograniczeniem jest tylko cenna energia. Poruszacie się oczywiście po to, by uciec, to znaczy żeby się przegrupować, lub by zaatakować przeciwnika, jeśli ten znajdzie się w zasięgu podanym na waszej karcie, przez waszą oczywiście broń. Atak wygląda w ten sposób, że kiedy macie okręt wroga w zasięgu, możecie zaatakować tyle razy, na ile pozwala wam wasza broń. Jeśli macie na pokładzie dwie bronie lub więcej, atakujecie wszystkim, co macie, jeśli chcecie i was oczywiście stać, bo część broni potrzebuje do ładowania energią. Atakujecie rzucając kostkami. Każdy atak to jeden rzut. Jego wynik to współrzędne, które znajdujecie na karcie przeciwnika. Jeśli trafiliście w szare pole, hurra, dostał i zadajecie mu obrażenia o sile waszej broni. Jeśli ten ma niebieskie oznaczenia, to są właśnie te osłony, to zdejmujecie tyle, jak silny był atak. Jeśli już ich nie ma, zadajecie bezpośrednie trafienia w liczbie równej lub wyższej niż wytrzymałość okrętu. Oznaczy to, że no cóż, już nie będzie waszym problemem i możecie go zdjąć. Część broni pozwala na ciekawe ataki, pozwalające zadawać bezpośrednie trafienia mimo osłon. I jeszcze jeden taki ciekawy bajer. Jeśli przeciwnik nie ma osłon i wyrzucicie współrzędne czerwonej plamki, każdy okręt ma taką plamkę, no to w tym momencie eksploduje od razu i tym bardziej nie jest waszym problemem.
Walca, aby nie polegać tylko i wyłącznie na szczęśliwych rzutach kośćmi, musicie w pełni wykorzystać zdolności bojowe waszych jednostek, czyli tarcze, jak również wytrzymałość, to czy okręt jest drogi, jego zasięg, siłę broni, jak również specjalne zdolności bojowe, które ma właściwie większa część okrętów. Dla przykładu kilka omówię. To mogą być na przykład specjalne ataki przeciwko myśliwcom. To mogą być na przykład mniejsze koszty zagranych na dany okręt kart ulepszeń. To może być osłona myśliwców, czyli jeśli te przylegają do okrętu, musicie zniszczyć najpierw je. To może być specjalna tarcza, jeśli wulk chce atakować, musi wydać dodatkowe 2 punkty cennej energii. Jak również jedno z ciekawszych zdolności poszczególnych okrętów, czyli te zwiększające zasięg jednostkom, które są z nimi w bezpośrednim sąsiedztwie. Musicie również dobrze wykorzystać zasłony terenowe. Jedną z nich jest pole zniszczeń, za którym możecie się schować i przeciwnik, jeśli będzie chciał przez nie przelecieć, no to ryzykuje uszkodzenie okrętu lub jego kompletne zniszczenie. Z drugiej strony może to być pole asteroid, za którym lub w którym możecie się schować, co podwyższy waszą zdolność obrony. To może być artefakt obcych, który jednostka, która na nim jest, czyli go kontroluje, spowoduje, że dostaje plus 1 do zasięgu. To może być również pole energii. Gracz, który je kontroluje, w odpowiednim momencie fazy otrzymuje 2 punkty do energii więcej. To może być też punkt obserwacyjny, który pozwoli wszystkim waszym jednostkom dodać sobie 2 do zasięgu ich głównych broni. To może być też generator tarcz, dokładnie regenerator tych tarcz, który pozwala zregenerować co turę 1 punkt tarczy. Kosmiczny market, sklep, spowoduje, że będziecie mogli pociągnąć jedną kartę więcej. Na koniec kosmiczne wrota spowodują, że możecie poruszyć się nie o wartość, którą macie na karcie, ale aż o 13 pól. Podsumowanie, zacznijmy od tego, dlaczego Battleshipa sprowadziłem do Polski. Z jednej strony jest to gra, która ma genialną tematykę, a ja będąc po 14-tomowym cyklu Honor Harrington, będąc po 6-tomowym cyklu Zaginionej Floty, przy okazji bardzo dobre książki, przeczytajcie sobie, i całej reszcie, która po prostu zawala moje regały literatury science fiction, stwierdziłem, że to gra, która jest w stanie mnie zainteresować. A w momencie, kiedy zobaczyłem zdjęcie i to przepiękne wykonanie, w końcu, kiedy już tą grę sprowadziłem, otworzyłem pudełko, o rzecz, jak to wszystko przepięknie wyglądało, jak to się jeszcze rozłożyło w odpowiednim klimacie, no to już jest bosko. Więc prawda, plus za klimat, plus za wykonanie. Gra również jest bardzo prosta w nauce, ma dosyć proste zasady, co mam nadzieję udało mi się pokazać, ale również ma wiele możliwości taktycznych i to również stanowi siłę tej gry, które możemy wykonać na samej planszy. Bardzo dobrze, że strony, które biorą udział w tym konflikcie, czyli wszystkie dwie, zostały tak dobrze zbalansowane, tak dobrze zostały dobrane karty, że nie mamy przeczucia, że jedna ze stron została jakoś ekstremalnie dopakowana i to jest kolejny plus tej gry. Więc jeśli będziecie mieli okazję zagrać Battleshipa, to zdecydowanie nie uśmiechnijcie się do tej gry i nie przechodźcie obok niej obojętnie. Do następnego razu. W następnym weekendowym odcinku przyjrzymy się starciu potworów rujnujących Tokio w grze Godzilla. Zapraszam.